Dzisiaj mamy szalony dzień. Pierwszy dzień rejsu programu edukacji morskiej dla laureatów konkursu ekologicznego. I oprócz tego Baltic Sail, czyli ostatni dzień zlotu żaglowców. Braliśmy udział w paradzie żaglowców, w pożegnaniu, to ostatni dzień. No i wreszcie wypływamy w morze. Załoga wydaje się bardzo zainteresowana. Załoga jest przeważająco damska. Mamy tylko 4 chłopaków na pokładzie, co jest kolejnym dowodem na to, że w XXI wieku żeglarstwo należy do kobiet. Tak zupełnie poważnie. To bardzo fajne dzieciaki. Mam nadzieję, że po tych 7 dniach złapią tego bakcyla i będą pływać z nami więcej. A na pokładzie mamy nową załogę, która za chwileczkę zanim wypłynie na rejs. Ten rejs jest dla nich nagrodą za skuteczny udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Program Edukacji Morskiej. A mam na imię Kaśka Gawańska, pochodzę z Jarosławia i jestem laureatką ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Energię czerpie z wody. Nazywam się Jakub Żarkowski, jestem z Jeleniej Stroju. Cześć, jestem Dawid. Cześć, jestem Marcin. Wypływamy w tygodniowy rejs, myślimy, że będzie fajnie. Nazywam się Kinga Brzezińska, jestem z gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie. Julka Kutkowska, przyjechałam z Nowego Dworu Mazowieckiego. Czekamy na dalsze przygody, no i po prostu cieszymy się chwilą, tak? Jako miasto widzimy wielki potencjał w rozwoju tego programu, tak żeby rzeczywiście gdańszczanie poczuli ten wiatr w żagle. Chcielibyśmy, żeby elementy edukacji morskiej weszły do programu nauczania podstawowego. Widzimy na tym polu duże możliwości dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego naszych gdańskich uczniów. Było to bardzo miłe spotkanie. Wspaniali ludzie, młodzi, chętni do poznania wiedzy, tajników, fotografii, słuchali, a przede wszystkim robili zdjęcia i od razu mieliśmy okazję, żeby te zdjęcia na gorąco oceniać. Dla tych młodych ludzi na pewno dużym przeżyciem jest też sam rejs na Generale Zaruskim. Jednostce legendzie, jednostce, która jest jednostką flagową miasta Gdańska. I myślę, że będą opowiadali o tym, co przeżyli na jej pokładzie, a wspomnieniach pomogą właśnie zdjęcia.